myślę, że spotkanie dla kibiców bardzo atrakcyjne. Gdzieś ta taktyka troszeczkę się wymknęła później obu drużynom spod kontroli i mecz był szybki, otwarty, dużo sytuacji z obu stron. To na pewno się mogło podobać. Natomiast weszliśmy bardzo dobrze w to spotkanie, strzeliliśmy bramkę na 1-0 i niestety troszeczkę za głęboko się cofnęliśmy. Daliśmy się Koronie rozpędzić i Korona była bardzo groźna po tej pierwszej bramce. Jakby my zamiast troszeczkę przytrzymać piłkę, troszeczkę nią dłużej pograć, troszeczkę wybić z rytmu tutaj gospodarzy, to jedną, drugą, trzecią akcją pozwoliliśmy się im nakręcić i w efekcie doszło do bramki, którą straciliśmy, a na którą Korona w pełni sobie zasłużyła. Natomiast na pewno nie mogę odmówić w drugiej połowie, generalnie w całym meczu, w tej drugiej połowie determinacji mojej drużynie nie brakowało. Walka na każdym meczu, myślę, że to są z dwóch stron. Także cieszymy się ogromnie, że po tych dwóch porażkach, czyli na własnym stadionie z Sandecją i w Pucharze w Lubinie, gdzie zagraliśmy dobre spotkanie, tego dzisiejszego szczęścia zabrakło nam tam, dzisiaj nam to troszeczkę oddało i w efekcie wywodzimy stąd z tego bardzo trudnego terenu 3 punkty, bo ja myślę, że tutaj każdej drużynie się będzie bardzo ciężko grało. Jestem przekonany, że nie jeden zespół tutaj zostawi punkty. Dziękuję moim zawodnikom za zaangażowanie, za determinację i za to, że przechylić tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Dziękuję bardzo. Nicht Jagiellonia, voller Respekt vor Jagiellonia. Ich respektiere, dass sie gewonnen haben, aber nicht Jagiellonia hat heute gewonnen, sondern wir haben das Spiel verschenkt. Czyli nie Jagiellonia wygrała w dzisiejszym meczu, tylko my przegraliśmy, oddaliśmy punkty. Ja, wenn man sieht, dass unser Innenverteidiger 2 gravierende Fehler macht zu 2 Toren und das dritte Tor genauso, glaube ich, war eine Abseitsstellung. Ja, sowas darf nicht passieren, nicht in der Ekstraklasse. Nie może się zdarzyć w Ekstraklasie na takim poziomie, że obrońca popełnił 2 proste błędy, po których tracimy gole, a przy trzeciej bramce nie wiadomo, czy był spalony i stąd taka kontrowersyjna bramka. Und ich muss sagen, Respekt auch vor der Mannschaft, dass sie immer wieder nach dem Rückstand zurückgekommen ist. Szacunek przede wszystkim dla chłopaków, dla drużyny, że gonili wynik i musieli cały czas po prostu nadganiać. Aber leider haben wir heute, wie gesagt, das Spiel verschenkt. Ja? Wir waren an allen 5 Tore beteiligt. Ale tak jak już powiedziałem, to myśmy dzisiaj oddali, można tak powiedzieć, mecz. Przegraliśmy go, ponieważ mieliśmy udział przy prawie wszystkich 5 bramkach. Und vor allem muss ich heute ein sehr, sehr großen Kompliment an Rimaniak machen. Für mich mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz, aber ein Spiel alleine kann kein Spiel gewinnen. Muszę pochwalić przede wszystkim Bartosza Rymaniaka, który zagrał fenomenalny mecz, no ale niestety jeden zawodnik to za mało, żeby odnieść większy sukces. Und ich denke, wenn wir kurz vor der Halbzeit den Elfmeter reingemacht hätten, dann hätten wir das Spiel niemals verloren. Jestem tego zdania, że gdybyśmy strzelili karnego na 2-1 przed przerwą, to wynik tego meczu byłby zupełnie inny. Aber so ist Fußball. Es zählt nur das Ergebnis. Ale taka jest niestety piłka nożna, liczy się w pierwszej kolejności wynik, tylko i wyłącznie.